Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym moim filmiku. Dzisiaj chcę Was zachęcić, abyście zrobili ze mną taką miseczkę. Będzie ona fajnie prezentowała się na wielkanocnym stole. Można tutaj włożyć pisanki, cukierki, obojętnie, według Waszego uznania. Jej średnica to 19 cm. Jest ona bardzo dobrze usztywniona i wydaje mi się, że będzie fajnie prezentować się na naszym wielkanocnym stole. Robótkę rozpoczynam od pętelki. Następnie robię 10 oczek łańcuszka. Zamykam w kółeczko, wbijam się w pierwsze oczko łańcuszka, robię oczko ścisłe. Teraz będę pracowała na tym kółeczku, jednocześnie będę wyrabiała nadmiar niteczki. Na tym kółeczku teraz będę robiła półsłupki nawijane. Dwa oczka łańcuszka jako pierwszy półsłupek nawijany. Drugi. Trzeci, czwarty. W sumie muszę tutaj zrobić 20 półsłupków nawijanych. Piąty, szósty i tak aż do 20. Zrobiłam już 20 półsłupek nawijany. Zamykam okrążenie, wbijam się w drugie oczko łańcuszka i robię oczko ścisłe. Teraz w kolejnym okrążeniu będę robiła słupki. Trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. Nabieram nitkę na szydełko. Wbijam się jeszcze raz w to samo miejsce, robię drugi słupek. I jeszcze raz w to samo miejsce, trzeci słupek. Oczko łańcuszka. Nabieram nitkę na szydełko. Teraz omijam jeden słupek, półsłupek nabijany. Wbijam się w kolejny i robię trzy słupki na tym samym półsłupku nabijanym. Pierwszy, drugi i trzeci. Oczko łańcuszka. I znów omijam jeden półsłupek, wbijam się w drugi i robię trzy słupki na tym samym półsłupku nawijanym. Oczko łańcuszka. I tak całe okrążenie. Zrobiłam ostatni motyw, który składa się z trzech słupków i w sumie tutaj wyszło mi 10 takich motywów. Robię jeszcze oczko łańcuszka i zamykam okrążenie, wbijam się w trzecie oczko, robię oczko ścisłe. Przechodzę do trzeciego okrążenia. Rozpoczynam go trzema oczkami łańcuszka. Następnie na tym samym W tym samym oczku robię jeszcze jeden słupek. Nabieram nitkę na szydełko, przechodzę na kolejny słupek i robię słupek. Nabieram nitkę na szydełko, na tym ostatnim słupku robię dwa słupki. Pierwszy i drugi. Dwa oczka łańcuszka. Nabieram nitkę na szydełko. Przechodzę na kolejny motyw. Na pierwszym słupku robię dwa słupki. Pierwszy i drugi. Na środkowym słupku jeden słupek. I na trzecim słupku ostatnim dwa słupki. I
i między nimi dwa oczka łańcuszka. Czyli teraz robię tutaj, wychodzi mi 5 słupków. Na pierwszym słupku 2 słupki, na drugim 1 słupek i na trzecim 2 słupki, a między nimi 2 oczka łańcuszka. I tak całe okrążenie. Skończyłam ostatni motyw. Teraz jeszcze robię 2 oczka łańcuszka. Wbijam się trzecie oczko łańcuszka i oczkiem ścisłym zamykam to okrążenie. Przechodzę do czwartego okrążenia. Tutaj sobie przejdę jeszcze jednym oczkiem ścisłym na środek tego słupka. I robię 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. Na tym samym słupku jeszcze jeden słupek. Teraz na kolejnych 3 słupkach będę robiła po jednym słupku. Na drugim słupku jeden słupek. Na trzecim słupku jeden słupek. Źle się biła, muszę poprawić. Na czwartym słupku jeden słupek i na ostatnim słupku 2 słupki. Dwa oczka łańcuszka i przechodzę na kolejny motyw. Na pierwszym słupku 2 słupki, pierwszy i drugi. Na drugim słupku jeden słupek, na trzecim jeden słupek, na czwartym jeden słupek, na ostatnim robię 2 słupki, a między nimi 2 oczka łańcuszka. I znów zamykam okrążenie, wbijam się w trzecie oczko łańcuszka, robię oczko ścisłe. Teraz przechodzę do piątego okrążenia. 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. Na kolejnym słupku słupek. Teraz będę robiła na każdym słupku po jednym słupku. Na trzecim słupku słupek. Na czwartym słupku słupek, na piątym też słupek, na szóstym słupek i na siódmym słupku słupek. 2 oczka łańcuszka i powtarzam, na każdym słupku po jednym słupku wykonuję, a między nimi 2 oczka łańcuszka. Tak będzie wyglądało całe piąte okrążenie. Zamykam znów okrążenie oczkiem ścisłym. I tak teraz wygląda moja robótka. Przechodzę do szóstego okrążenia. To okrążenie będzie identyczne jak piąte, czyli na pierwszym słupku 3 oczka łańcuszka. Na każdym słupku po jednym słupku, a między nimi będą 2 oczka łańcuszka. Tutaj w tym okrążeniu nic się nie zmienia. Zamknęłam okrążenie szóste i przechodzę teraz do siódmego. Rozpoczynam od 3 oczek łańcuszka jako pierwszy słupek. Wbijam się w drugi słupek i robię słupek. Na trzecim słupku słupek. Na czwartym słupku słupek. Na piątym słupku. Chwileczkę sobie jeszcze tutaj na piątym słupku słupek.
I na tych dwóch ostatnich zrobię słupki, które będą łączone w górą. Czyli wbijam się w słupek, przerabiam go do połowy przez dwie nitki. Dwie nitki zostawiam na szydełku. Wbijam się w drugi słupek i przerabiam przez dwie nitki i przez wszystkie. 7 oczek łańcuszka. Teraz przechodzę na kolejny motyw i wbijam się w pierwszy słupek, przerabiam słupek do połowy, czyli przez dwie nitki. Dwie nitki zostawiam. Wbijam się w drugi słupek, przerabiam przez dwie nitki i przez trzy. Teraz robię słupek. Na kolejnym słupku słupek, na następnym słupek, a na tych dwóch ostatnich znów będę robiła słupki łączone górą, czyli przerabiam do połowy pierwszy słupek, wbijam się ten kolejny i drugi słupek do połowy, przerabiam przez najpierw przez dwie nitki i przez wszystkie. 7 oczek łańcuszka. I znów wbijam się w pierwszy słupek, przerabiam do połowy przez dwie nitki. Wbijam się w drugi słupek, przerabiam przez dwie i przez trzy. Trzeci słupek, przerabiam słupek. Czwarty słupek wbijam się, robię słupek. Piąty słupek wbijam się i też słupek. I na tych dwóch ostatnich znów zrobię dwa słupki łączone górą. Czyli przerabiam przez dwie nitki, wbijam się w kolejny, przez dwie nitki i przez trzy. I tak będzie wyglądało całe to okrążenie. Zamykam okrążenie, wbijam się w trzecie oczko łańcuszka. I robię oczko ścisłe. I tak teraz wygląda moja miseczka. Przechodzę do 8 okrążenia. Rozpoczynam od 3 oczek łańcuszka jako pierwszy słupek. Wbijam się trzeci słupek, bo te dwa pierwsze słupki były włączone górą. Więc kolejny słupek wbijam się i przerabiam słupek. Na środkowym słupku robię słupek. I na tych dwóch ostatnich robię słupki łączone górą. Czyli przerabiam przez dwie nitki, wbijam się w wierzchołek tych słupków łączonych, przerabiam przez dwie i przez wszystkie. 3 oczka łańcuszka. Nabieram nitkę na szydełko. Teraz przechodzę tutaj na ten łańcuszek. Odliczam 4 oczko łańcuszka. Wbijam się w 4 oczko łańcuszka i robię słupek. 3 oczka łańcuszka i jeszcze raz wbijam się to 4 oczko, robię drugi słupek. Nie, chyba coś źle się wbiłam. Źle policzyłam, bo mi to nie wyszło na środku. O jedno oczko się pomyliłam. To jeszcze raz. W 4 oczku łańcuszka robię słupek. 3 oczka łańcuszka. Wbijam się w to samo oczko i robię słupek. 3 oczka łańcuszka. Przechodzę na ten motyw. Na wierzchołku tych słupków włączonych górą wbijam się i robię pierwszy słupek do połowy.
Nabieram nitkę na szydełko, wbijam się w drugi słupek i przerabiam przez dwie nitki i przez wszystkie. Na kolejnym słupku słupek. I na tych dwóch słupkach robię też po słupku, ale one będą łączone górą, czyli przerabiam przez dwie nitki. Dwie nitki zostawiam na szydełku. Przerabiam przez dwie i przez wszystkie. Trzy oczka łańcuszka. I znów szukam środek tego łańcuszka. Wbijam się w czwarte oczko i robię słupek. Trzy oczka łańcuszka. I jeszcze raz to samo oczko wbijam się i robię słupek. Powstaje mi taka fałka. Trzy oczka łańcuszka. I tutaj powtarzam to, co robiłam poprzednio, czyli robię słupki łączone górą na dwóch pierwszych słupkach do połowy. Wbijam się w kolejny przez dwie i przez wszystko. Na następnym słupku jeden słupek i na tych dwóch ostatnich znów robię słupki do połowy łączone górą. Najpierw robię je do połowy, żeby je połączyć górą w ten sposób. I tak całe okrążenie. Przechodzę teraz do dziewiątego okrążenia. Robię trzy oczka łańcuszka jako słupek. Wbijam się w kolejny słupek. Przerabiam do połowy. I wierzchołek tych słupków włączonych. I też przerabiam przez dwie nitki i później przez wszystkie. Teraz zrobię trzy oczka łańcuszka. I przechodzę tutaj na ten motyw, gdzie miałam fałkę. Wbijam się ten pierwszy słupek i robię słupek. Następnie trzy oczka łańcuszka. Nabieram nitkę na szydełko i jeszcze raz wbijam się to samo miejsce. Robię drugi słupek. Powstaje mi taka fałka. Następnie od razu nabieram nitkę na szydełko, wbijam się w drugi słupek i robię słupek, trzy oczka łańcuszka i wbijam się jeszcze raz w ten sam słupek i robię słupek. Powstaje mi druga taka fałka. Teraz zrobię trzy oczka łańcuszka. Nabieram nitkę na szydełko, wbijam się w wierzchołek tych słupków włączonych i przerabiam pierwszy słupek do połowy. Przez dwie nitki, zostawiam na szydełku. Wbijam się w drugi słupek, znów przerabiam przez dwie nitki, trzymam na szydełku i wierzchołek tego ostatniego słupka łączonego przerabiam przez dwie nitki i przez wszystkie. Powstają mi tutaj trzy słupki, które są łączone górą. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzę na fałkę. Na pierwszym słupku słupek. Trzy oczka łańcuszka. I jeszcze na tym samym słupku robię drugi słupek. Od razu przechodzę na drugi słupek. I robię słupek. Trzy oczka łańcuszka i jeszcze raz wbijam się w ten sam słupek i wykonuję słupek. Trzy oczka łańcuszka. Znów tutaj będę robiła trzy słupki łączone górą. Wbijam się w
Pierwszy przerabiam do połowy. Wbijam się w drugi słupek. Przerabiam przez dwie nitki. I trzeci przez dwie nitki i przez wszystkie. I dalej znów robię trzy oczka łańcuszka. Wbijam się w pierwszy słupek tej fałki. Robię słupek. Trzy oczka łańcuszka. Wbijam się w ten sam słupek i wykonuję drugi słupek. Nabieram nitkę na szydełko. Wbijam się w drugi słupek. Słupek. Trzy oczka łańcuszka. I słupek. Trzy oczka łańcuszka. Wbijam się w wierzchołek tych słupków włączonych górą. Przerabiam pierwszy słupek do połowy. Wbijam się w drugi słupek. Przerabiam do połowy. I wierzchołek tego trzeciego słupka. Przerabiam przez dwie nitki i przez cztery. I trzy oczka łańcuszka. I tak całe okrążenie.